Cześć, siemanko, witajcie. Kolejny weekend, kolejny dzień na rybach. Kolejna wyprawa. Niejako skuszony troszkę ostatnimi wynikami, uznałem, że wybiorę się w to samo miejsce. Jak ktoś widział, to możecie zobaczyć, że fajne karasie. Udało mi się połowić kilka fajnych leszczy. Także atakuję dzisiaj znowu to samo. To samo, ale jednak uznałem, że postawię sobie jakiś cel. Tym celem będzie karaś przynajmniej 45 cm. No, taki powiedzmy mały challenge. Zobaczymy, czy wyjdzie. Mam nadzieję, że uda się coś połowić. Także co, ja cisnę, bo mam kawałek do przejścia. Oczywiście, jeśli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. I co, ja idę, bo już jestem zgrzany, a jeszcze kawałek drogi przede mną. Widzimy się na miejscu. Siemano. Tak, no i co, ja dotarłem na miejsce, teraz przygotuję sobie miks do metody, bo jak wiecie, przeważnie łowię na metodę, dzisiaj będzie tak samo. Także zastanawiam się, jeszcze jedną wędkę rzucę chyba na pelet 2 mm, ale na razie użyję, zmieszam dwie zanęty, dwa miksy. Jeden to klasyka Sweet F1 z Sonu Bitesa. Damy tego trochę. Także żadnych cudów tu nie stosuję. Wiadomo, nie jest to tania zanęta, ale wydaje mi się, że jest warta swojej ceny. Troszkę jej damy. Ok. Do tego użyję troszkę metod miksu z Feather Bites. I to pójdzie na pierwszą wędeczkę. Do tego jakiś dumbbellsik chyba. Oczywiście sprawa będzie rozwojowa, jeśli nic nie będzie się działo, no to będę musiał kombinować, ale że tak powiem, na wstępie spróbuję tak. Także no co, no miksik gotowy, zamoczę go i czekam i rzucamy. Tak, zanęta się moczy, chwilę poczekam, żeby to wszystko się dobrze związało i wymieszało. Jak będę łowił? Powiem Wam, no będę łowił nie tak daleko brzegu, jakieś 40 metrów, 30-40 metrów od brzegu. Jest tu dosyć płytko, także zobaczymy. Koszyczki do metody, przypony klasyka 10 cm, jakieś haki 12. I właśnie tak na 40 metr postaram się rzucać. Na razie nie będę nęcił, zobaczymy, co się wydarzy. No i co? I czekamy na jakieś rybki. Tak, no i klasycznie zaczynam od leszcza, ale naprawdę ładna sztuka, bardzo szeroki. Zobaczcie, o, piękny, piękny, duży leszcz. Dzisiaj mam matę, także
dzisiaj nie zapomniałem. O, pierwsza rybka, jakieś 30 minut, 40 zaliczona. No i co, i czekamy na następne. Zobaczymy, mam nadzieję, że coś się trafi. A ten oczywiście do wody. No i dobra, pierwszy karaś zaliczony. Może niewielki, ale są nadzieje. Tak, może nie jest to gigant, ale na początek taki karaś. Przyjechałem tu po karasie, karaś jest. Oczywiście czekamy na te większe. Tego wypuszczam i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Tak, wędeczki zarzuciłem normalnie na sygnalizatorkach. Chciałem dzisiaj tu połowić klasycznie, federowo, ale uznałem, że na tą metodę miałem ostatnio takie atomowe brania, że po prostu no nie ma to większego znaczenia. A druga sprawa jest taka, że jak nagrywam, to po prostu nie mam takiej podzielności uwagi, żeby i patrzeć na szczytóweczki, i tutaj coś. O! Ledwo zarzucona wędka, już coś się tam działo. Także tak jak mówię, no ciężko nagrywać i patrzeć na szczytówki, także myślę, że nie będzie to grało większej roli przy tych wielkich karasiach, o ile takie będą. Tak, jest to, po co tu przyjechałem. Piękny, wielki karaś. O, nie wiem, czy go tu widzicie. Zresztą zaraz wam go zaprezentuję. Zmierzę go. Jest. Tak, karaś zmierzony. Dokładnie 41 cm. No jeszcze mi do tego mojego wyzwania brakuje. Powiedziałem sobie, że chcę złowić karasia 45. No ale sami powiedzcie, nie ma co narzekać. Zobaczcie, jaki piękny, piękny, gruby, wielki karaś z jeziora. Tym bardziej cieszy. No i co? Ja go wypuszczam i rzucam, bo jeszcze mam nadzieję na większego. Piękny, piękna bestia, naprawdę. Ale gruby kawał ryby. Nie no, nie uwierzycie, co się właśnie wydarzyło. Ledwo wam pokazałem tego karasia. Ledwo zarzuciłem wędkę. I zobaczcie, co tu mamy. Piękny karp. Zaraz wam go pokazuję. Aż normalnie mam ciareczki. Fajny, no nie jest jakiś ogromny, ale karp z jeziora, bomba. Tak, zobaczcie, piękny karp. Kurde, ale się cieszę, naprawdę mega frajda. Karp z jeziora. Myślałem, że to jakiś duży karaś, ale no tego się nie spodziewałem. Zobaczcie, zaraz trafi do wody i łowimy dalej. Płyń, karpiku. Tak, jeszcze korzystając z chwili, taka mała prywata. Pozdrawiam Witka z Bielska Białej. Napisał do mnie na Facebooku i bardzo fajne takie konstruktywne rozmowy o wędkarstwie prowadzimy, także Witku, pozdrawiam cię, mam nadzieję, że zobaczymy się kiedyś nad wodą. I co, a ja łowię dalej.
dwa brania naraz, kurczę, mam jeden podbierak. Tutaj taki leszczyk, od razu go wypuszczam, bo tam mam fajnego karasia, zaraz wam go pokażę. Tak, no jest coraz bliżej celu, karaś 43 cm, naprawdę ładny, wielki karaś, taki ładny, gruby. O, leci do wody. Tak, no i rybki rozkręciły się na maksa. Przed chwilą podwójne branie, całkiem ładny leszcz, no i karaś, ten 43 cm, piękny, wielki. Teraz zarzuciłem wędkę, nawet nie wiem, czy ta metoda zdążyła opaść. Wieszałem hangerka i już było branie. Także no, już mnie ręka boli, tych ryb sporo wyciągnąłem, no ale nie ma co rezygnować. Karaś 45 cm niezłowiony. Oczywiście karp mi to rekompensuje, ale wiadomo, to jest zabawa. Fajnie, jakby się udało, zobaczymy. Walczę dalej. Jest kolejny karaś, niewielki, także już nie będę wam go prezentował, tak przy macie możecie zobaczyć, i od razu ląduje do wody. Tak, no i co wam powiem, drugi karp, piękny pełnouski karpik, 50 cm, mierzyłem go. No tego się tutaj nie spodziewałem, zobaczcie. Piękny, prawdopodobnie złowiony pierwszy raz. Nie wierzę, że ktoś wcześniej go złowił na tym jeziorze. Tak, pięknie się prezentuje, zobaczcie. I puszczam go do wody. No i co, miała być zasiadka karasiowa, no i udało się złowić dwa karpie. Już miałem się zbierać, ale kurczę, co zarzuciłem wędkę, mówię, ostatni zarzut to branie, i znowu zarzucam, mówię, znowu branie, ale teraz już naprawdę zarzuciłem ostatni raz, teraz właśnie wpadł mi ten drugi karpik, także tak jak mówię, z zasiadki karasiowej zrobiła się karpiowa, ale to bardzo dobrze, jestem mega zadowolony, ale teraz już naprawdę ostatnie rzuty i zwijam do domu. No i tak, na koniec taki ładny leszczyk. Udało się jeszcze wyciągnąć jedną sztukę. O! Zaraz go wypuszczamy. Tak, co więcej, dzięki za obejrzenie. Oczywiście, jeśli filmik wam się podoba, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. A ja wypuszczam rybkę do wody. No i co? Ja już skończyłem wędkowanie. Jestem naprawdę mega zadowolony.
tych ryb wpadło sporo. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile ich było, ale no, na pewno zobaczycie te dwa karpie. Wpadło kilka karasi, takich większych to dwa. Jeden 43 cm, drugi 41 cm. No i oczywiście kilka leszczy, także no, udany dzień. Co więcej, jeśli Wam się spodoba filmik, zostawcie łapę w górę, dajcie suba. To mi pomoże w dalszym rozwoju. No i to by było na tyle. Ja jadę do domu i widzimy się przy następnej okazji. Siemano!